Obydwie drużyny chciały wygrać, wiadomo z jakiego powodu. Uważam, że byliśmy bliscy zwycięstwa i w meczu, w którym obydwie drużyny z pewnością dużo sił włożyły w to, aby atakować nawet w sytuacjach, gdzie szansa zdobycia bramki była znikoma. Stąd też gra przenosiła się z jednej do drugiej bramki. Zabrakło to, co najważniejsze, zdobycia bramki. Jestem przekonany, gdyby nam się udało zdobyć bramkę, to gralibyśmy lepiej, spokojniej. A tak nerwy decydowały o tym, że do końca nie byliśmy w stanie strzelić bramki. Dziękuję bardzo. Zagraliśmy bardzo nerwowy mecz, zagraliśmy bardzo szarpany mecz. Chcieliśmy zagrać dzisiaj w ofensywie 3-4-3. Chcieliśmy celowo zagrać z zagęszczonym środkiem pola, z Batrowiczem, z Kasprzakiem, którzy mieli wspierać Cetnarskiego i szukać więcej podań po stopach na Edwardsa z drugiej linii. Na pewno chcieliśmy wsparcia ofensywnego Urdynowa i Kaczmarka w grze ofensywnej, natomiast w wielu fragmentach wyglądało tak, jakbyśmy chcieli tylko zamurować swoją połowę, swoje pole karne i zadawało nas na ten wynik, czyli ten punkt. Absolutnie nas to nie zadowala, na pewno taki plan na ten mecz nie był, ale pozytywów też trzeba szukać. Na pewno jeden z nich to taki, że zagraliśmy na zero, ale wiadomo, że trzeba szukać bramek i punktów. Dorci, chyba jesteście źli na siebie, bo trzy punkty były jak najbardziej w waszym zasięgu i ucieczka od tej strefy spadkowej dzisiaj była bardzo realna. No niestety nie udało się wciągnąć te trzy punkty z tego mecza. No nie wiem, no to bardzo mam, nie wiem co się dzieje ostatnie dwa mecze. Nie, mieliśmy bardzo dobre okazje, nie tylko ten mecz, no też również mecz z Śląskiem, żeby trochę uciekli z tej strefy spadkowej. Nie wiem, ciężko to powiedzieć. Nie? Myślę, że dzisiaj też nie brakło ambicji, nie? Że też mieliśmy swoje okazje, ale musimy, mamy następne mecze i musimy dać wszystko od siebie, żeby wciągnąć te trzy punkty, która nam uciekła również dzisiaj na meczu, a też i na ostatnim meczu z Śląskiem. Teoretycznie tutaj niby w innej sytuacji ten punkt byłby dobrym wynikiem, niestety w naszej nie jest, tym bardziej, że mieliśmy dzisiaj bardzo dużo sytuacji tych podbramkowych. Niestety dzisiaj nic nie wpadło, tak jak mówię. Piłka jest cały czas w grze, mamy za chwilkę tutaj u siebie w Istokrachu, do tego pełna mobilizacja, zresztą w naszym zespole cały czas jest ta mobilizacja, bo ona musi trwać aż do końca rozgrywek, bo wiadomo, ekstraklasa tutaj musi być koniecznie w grze. Graliście o trzy punkty, to nie ulega wątpliwości, czego zabrakło? Skuteczności? No na pewno tej skuteczności zabrakło, sytuacje były, tak jak mówię, no na pewno tutaj gdzieś cieszy to, że przynajmniej tej bramki żeśmy nie stracili, bo widzę, jest znany z tego, że ma zabójcze kontry napastnika, który umie je wykańczać, dlatego tak jak mówię, no, ten punkt przyjmujemy w jakimś tam stopniu, ale tak jak mówię, dla nas liczą się tylko zawsze trzy punkty i tym bardziej w tej sytuacji. Trudne warunki postawili wam dzisiaj rywale, ciężko było walczyć z Wiśniakowcem? No na pewno, jest to zawsze, jest to dobry napastnik i ciężko się z nim walczy, ale tak jak mówię, dzisiaj dobrze, żeśmy zagrali w defensywie i oby było tak dalej, na pewno z takimi napastnikami będziemy sobie jeszcze lepiej radzić.